ze względu na dzielącą te kamerki przepaść, takie porównanie ma znikomy sens, ale może moje porównanie uchroni kogoś od nieprzemyślanego zakupu. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Krakus i dzisiaj dość nietypowo, ponieważ porównujemy dwie kamerki internetowe. Z jednej strony mam tutaj jedną z najbardziej popularnych kamerek dla youtuberów z bardzo solidnymi opiniami, o której no, można się wyrażać jedynie w samych superlatywach. Dobrze zbudowana, świetny obraz, całkiem dobry dźwięk. I z drugiej strony mamy kamerkę Leetat HD Web Camera, zakupioną do testów na Amazonie za jakieś 20 funtów, czyli około 100 zł. Co mamy w pudełku? Mamy kamerkę i instrukcję. Kamerka jest na USB, czyli plug and play. W instrukcji są tylko takie ogólniki, jak ją podłączyć. Tu pierwsze, co się rzuca w oczy w tej kamerce, to jest manualne ostrzenie obrazu. Nie ma automatycznego, tak jak mamy w Logitechu C920. No i z pewnością dla wielu z Was jest to nie do przeskoczenia i będzie to eliminowało tę chińską kamerkę w porównaniu z Logitechem. Jak widać, obydwie są plastikowe. Ten plastik użyty do Logitecha jest troszkę lepszej jakości. Waga jest bardzo podobna obydwu kamerek. Obydwie mają możliwość zamontowania na statywie. Obydwie mają możliwość oczywiście zamontowania na monitorze. Jest to, podejrzewam, całkiem bezproblemowe. No oczywiście wszyscy wiedzą, jak działa kamerka Logitech C920, więc skupmy się może na tym, co ma do zaoferowania ta chińska kamerka z Amazona, Leetat Webcam HD. Jest ona w stanie nagrać obraz Full HD 1080p w 30 klatkach na sekundę. Ma Auto Light Correction, czyli poprawia światło, które dociera do obrazu. Ma podobno jakieś Superior Noise Cancellation Audio, czyli potrafi wytłumić różne niepotrzebne dźwięki, zakłócenia, różne hałasy w tle. Jak to wygląda dokładnie, no to przekonamy się już niedługo, ponieważ będę robił też test dźwięku tej kamerce. No to zobaczycie, jak nagrywa. No bo cóż, jeśli chodzi o takie kamerki, no to wygląd mniej jest interesujący. Najważniejsze, jak się sprawują w akcji, czyli jak nagrywają obraz, jak nagrywają dźwięk. Dlatego zapraszam teraz do drugiej części, gdzie będziecie mogli porównać nagrania obrazu i dźwięku w obydwu kamerkach. Teraz możecie sobie porównać nagranie z obydwu kamerek. Docencie to, bo pierwszy raz pokazuję moją mordę na żywo. Po lewej stronie chińska kamerka, po prawej Logitech. No jak widzicie, jakoś jeszcze w miarę by uszła, gdyby nie to migotanie. Tutaj porównanie kolorów w gazetce od mojej żony. Logitech wypada dużo lepiej, ale ta chińska kamerka daje radę, no tylko że to migotanie. Oczywiście kolejny problem to to, że producent nie zapewnił oprogramowania w tej chińskiej kamerce i korzystam z zewnętrznego w przypadku obydwu. Oczywiście Logitech ma pełne wsparcie, można pobrać program. No, natomiast używałem tutaj zewnętrznego i tak to wygląda. No niestety, to migotanie psuje całe wrażenie. I no nie da się tego ukryć. Nawet do rozmów na Skype'ie byłoby to nieakceptowalne. Przechodzimy teraz powoli do dźwięku, który jest też jednym z problemów tej kamerki, ale zaraz usłyszycie sami dlaczego. No więc tak, test dźwięku wypadł katastrofalnie, jeśli chodzi o kamerkę Leetat 1080p, chińską kamerkę z Amazona. No to, co nagrywa, jeśli chodzi o dźwięk, no to jest skandal. Jest ciągłe buczenie, jest okropny hałas w tle,
którego nie da się wyeliminować nawet programem Audacity. Jeśli nie wierzycie, zaraz tutaj wrzucam przykład. Nie tego się spodziewałem. Nie nadaje się to w ogóle do czegokolwiek, do rozmów na Skype'ie, a do streamingu już na pewno. Tak wygląda grafika dźwięku nagranego tą kamerką i zaraz usłyszycie, jak to brzmi dokładnie. Dla porównania, tak dźwięk nagrywa kamera Logitech C920. No tutaj wydaje mi się, że nie ma w ogóle porównania i wszystko wypada na korzyść kamerki Logitech. Podsumowując, no cóż można powiedzieć o tych dwóch kamerkach? Może trochę nie w porządku było porównywanie tej taniej chińskiej kamerki z jedną z najlepszych na rynku w tym przedziale cenowym. Ten Loatet 1080p jest gdzieś 3 razy tańsza od Logitech C920, ale jeśli już macie się zdecydować na zakup, no to omijajcie tę kamerkę chińską z daleka. Mimo niskiej ceny nie warto w nią inwestować, to jest strata pieniędzy, nie będziecie z niej zadowoleni. Wszystko wypada na korzyść Logitech C920. Jest w chińskiej kamerce jest migotanie obrazu, dźwięk jest koszmarny. Trzeba ręcznie dostrajać ostrość. Producent nie zapewnił żadnego oprogramowania. No jest to kamerka plug and play, więc podłączamy ją do USB i ona od razu działa, ale musimy pobrać zewnętrzne oprogramowanie, za które zwykle trzeba zapłacić. Także no, tak jak mówię, no nie w porządku jest porównanie tych dwóch kamerek, ale jeśli ta chińska kamerka kosztuje 20 funtów, czyli około 100 zł, no to myślę, że za tą cenę można znaleźć dużo lepsze produkty, i które będą działać dużo lepiej, szczególnie pod kątem dźwięku. Bo jeśli o obraz jeszcze bym się tak bardzo nie martwił, no to dźwięk jest katastrofalny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Może być więcej w przyszłości. Piszcie, lajkujcie, czy nie lajkujcie. Dajcie znać, czy się podobało, co powinienem zmienić, bo tak jak mówię, jest to moja pierwsza taka recenzja, pierwsze porównanie. Na pewno nie jest to zbyt profesjonalne, ale jeśli będziecie mieć jakieś uwagi, to może w przyszłości będzie to lepiej wyglądać. A regularnie mogę coś wrzucać odnośnie recenzji czy porównania różnych sprzętów, bo mam tego trochę i mam kilka do testów. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, tyle ode mnie, jeśli chodzi o porównanie dwóch kamerek. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia.